It's a panoramic in the driveway. Skirt, 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 skirt. Feds watching, we in the project. Siema, z tej strony Multi. Jak już dobrze wiecie, ponieważ jesteśmy na moim kanale, siema, siema. Dzisiaj nie ma hola zakupowego, tak jak się wszyscy mogli spodziewać, ale mamy unboxing paczki, którą dostałem od HP. Zobaczymy, co w niej jest. Sobie razem otworzymy. Przyjechałem dzisiaj do Wrocławia, bo jutro mam sesję zdjęciową. I taka właśnie paczka mnie zastała. Dobra, tutaj już mamy tą kartę. Więc leci, otwieramy, co my tu mamy. Okej, okay, siano, wiadomo. Dobrze, mamy tu jakiś liścik. O, proszę, przeczytam wam. Drogi Multi, miło nam cię zaprosić do wyjątkowej akcji Sprocket w Wielkim Mieście. Zanim polecimy razem do Nowego Jorku, powinieneś wykonać kilka kroków, by skompletować swój team. Zaczynamy. 1. Przed tobą leży pudełko. Otwórz je i zobacz, co jest w środku. Znajdziesz w nim najnowsze urządzenie do mobilnego drukowania HP Sprocket. Samoprzylepny papier fotograficzny Zinc Photo Paper, dzielny z podróży i zrobioną specjalnie dla ciebie koszulkę z Mr. Sprocketem. 2. Czas na zadanie. Korzystając z przesłanego pakietu i swojej niekończącej się wyobraźni, utwórz własną stronę dziennika z podróży. Zachowaj wspomnienia z wyjątkowych chwil, podróży albo po prostu spotkania z kimś, kto jest dla ciebie ważny. 3. Pokaż stronę dziennika i zaproś fanów do udziału w konkursie. Ciebie i dwie osoby, które pokażą nam najbardziej wyjątkowe strony ze swoich dzienników, zabierzemy do Nowego Jorku. Powodzenia. Team HP. No! Czyli mamy tutaj grube zapowiedzi wyjazdu do Nowego Jorku, w którym wezmą udział ja i moi widzowie. Dobrze, co my tutaj mamy? Mamy samo urządzenie, z tego co widzę. O kurde, patrzcie. To jest to urządzenie, tak to wygląda, takiej wielkości. Wielkości mojej dłoni. Więc dość małe. Mieści się w sumie do kieszeni, nie widzicie, więc po co wam to pokazuję. Wygląda trochę jak przenośny dysk albo powerbank. Spoko. Tu jest kabel, oczywiście instrukcja i to jest ten papier specjalny, który jest do tego dołączony. Dobra, zobaczmy, co dalej tutaj mamy. A tutaj jest 20 sztuk w takim opakowaniu. Okej, tu mamy ten dziennik z podróży, o którym była mowa na początku. O, i mamy koszulkę, proszę bardzo, ten Mr. Sprocket cały. Czyli co? Czyli... O, no, fajna jakościowa, proszę państwa. Można ficik złożyć, nie? Ficik złożyć. O, proszę bardzo, tak wygląda. Jak widać, stworzyłem swój ficik. Mam nadzieję, że oceniacie bardzo dobrze, bardzo poprawnie. Moda, fashion i tak dalej. No i co? Jako, że jakby nie jadę w żadną podróż jutro, ale jestem we Wrocławiu, a to dla mnie podróż, bo mieszkam na drugim końcu kraju, to zabiorę was jutro na moją sesję zdjęciową. Pokażę wam backstage, jak to wszystko wygląda. Podrukujemy sobie trochę zdjęć, porobimy sobie jakieś fajne foty luźne. No i co, powklejamy sobie pewnie do tego dziennika, pokażę wam, jak to wszystko wygląda, mam nadzieję, że będzie spoko, bo jak ktoś nie widział nigdy, jak taka sesja wygląda, to będzie się tym interesował, to podobnie jak z klipami w sumie, więc może być mega zabawa. No, to co, widzimy się jutro, czyli za jakieś parę sekund, jak to się utnie. Mamy to. Siema. Jedziemy w kolejną lokalizację, bo robimy dzisiaj sesję zdjęciową. Jest mega zabawa, jak widzicie. Stoimy na światłach. Mega prędkość, brawurowa jazda. Co, no jedziemy na kolejną miejscówkę i będziemy wam pokazywać, jak to wszystko wygląda od backstage'a. Tak więc zapraszam was na tą przejażdżkę po marzenia. Pozdro. Wy się zastanawiacie, po co robimy te fantastyczne zdjęcia. Otóż wszystkie moje zdjęcia, które były dostępne gdzieś tam w internecie, były z moją wspaniałą grzywą, a jak wiecie, no miałem dość solidną zmianę, więc trzeba wszystko nadrobić. Prawie bym kręcił klip. Tak się pracuje, mordo, wiesz, o co chodzi, mordo. Wiem, co mam powiem, może nie zauważyliście, ale mam na sobie ten sam outfit, jak w ujęciach, z kim ty jesteś, i też w sumie cała sesja jest tak związana. Cała sesja jest związana ogólnie z klipami, ale nie tylko, bo oczywiście jakieś tam inne stylówki będą, ale będą tam takie małe nawiązania, tak jak właśnie tutaj jest stylu was, kim ty jesteś.
będzie też podobna z plotek, jeśli ktoś oglądał. Tymczasem idziemy na nową miejscówkę, więc lecimy. Właśnie się przebieram na parkingu i zakładam na siebie 40 koszulek, żeby nie było zimno, bo będę tylko w samej bluzie. To jest właśnie to, co robimy. Supreme, Guess. Nie wiem, po co mówię nazwy marek. Tak się mówi w Ameryce. Siema, siema. Jesteśmy w Japonii, w Japan Town. Pyk. Proszę bardzo, pamiątka. Dziękuję bardzo. Nie mam problemu. No, jak widzieliście, taka mała drukareczka się przydaje do takich sytuacji. Można fajną sobie pamiątkę zrobić na szybko. Zdjęcie, cyk i pyk. To jest mój brat. Czy podobieństwo diametralnie podobne. No i właśnie tak mnie olewa, zlewa mnie. Nie chce być nigdy na kamerze, wstydzi się. Dlatego on jest zawsze za kamerą. Mega. Słuchajcie, no poważna sesja to, że to jest. Poważna sesja, to nie żadne żarty. Jak widzieliście, te zdjęcia są takie. Teraz będziemy kręcić drzewko jako taki element estetyczny. O, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wróciłem do szkoły na wydział chemii, ponieważ tutaj się uczyłem reakcji chemicznych. A jak widać, spóźniłem się, ponieważ cały obiekt zamknięto. No i cóż, zostałem bez szkoły. Zaczynamy powoli sesję. Została tylko tak naprawdę jeszcze chyba jedna miejscówka. Ostatnia miejscówka. Tak trochę na bogato, że tak powiem. Życie. Ciężkie to życie, o Jezu. Pizzę muszę trzymać. Pić szampana. Można, jak to tak można? Witam w mojej kuchni. Dzisiaj MTV Cribs. Jem, popijam mlecikiem. No, rozgrzesz się jak po swoim domu, tak? Można wejść na stół. Dobra, jesteśmy już po całej sesji tak naprawdę. Tak jak obiecałem, wypełnimy sobie trochę ten dziennik z podróży. Ale tak jak mówiłem, moja jedyna podróż to był Wrocław. Dlatego zrobimy taką podróż moją muzyczną i jakby od czasu mojej zmiany, pożycia na gamingu, jakby wydrukuję wszystkie zdjęcia takie, które są dla mnie ważne, ukazują jakieś tam ważne momenty dla mnie w tej całej zmianie, tej całej podróży, tak mogę to nazwać. No i co, mamy tutaj paręnaście zdjęć tak naprawdę. Jeszcze parę sobie wydrukuję. Mogę to w sumie zrobić teraz nawet. I zapomniałem wam w sumie powiedzieć, że no tak jak mówię, żeby wydrukować te zdjęcia, trzeba mieć taką specjalną aplikację. Ona się nazywa po prostu Sprocket, bo to nie jest zwykły edytor z iPhone'a, wiadomo, więc trzeba mieć specjalną aplikację. To sobie wydrukujemy. Z tego sobie można dodać parę zdjęć do kolejki, więc po prostu wyjdę i dodam zdjęcia. To jest zdjęcie w ogóle z więcej, czyli tak naprawdę pierwszy klip z moimi derdami, więc na pewno ważne zdjęcie. O, coś takiego, jakąś czcionkę ładną. Pyk, pyk. I pyk, dodamy do kolejki. Już się jedno zdjęcie w ogóle wydrukowało. To jest Betty. O, tutaj jest zdjęcie przy... No już widzieliście zresztą pewnie na Instagramie gdzieś tam to zdjęcie. Z Mercedesem. Z planu klipu Kim Ty Jesteś, czyli tego najnowszego, który teraz był. I pyk. Dobra, dodałem sobie to do kolejki, to się powinno teraz drukować. Dobra, skoro wydrukowaliśmy sobie wszystkie fotki już, to teraz będziemy je układać chronologicznie. Zdjęcie z klipu więcej, czyli pierwszy klip, na którym miałem swoje dready. Następna foto to na pewno będzie zdjęcie z Borysem z wyjazdu na Polish Hip Hop Festival. Ogólnie bardzo dobrze wspominam to, dużo ludzi poznałem też, dużo fanów. Same pozytywne emocje kojarzę z tym wyjazdem, więc
to na pewno musi być to zdjęcie tutaj wklejone. Meetupik, bardzo dużo fanów, to była mega energia naprawdę. Stresowałem się tą całą zmianą, ale jednak wyszło wszystko na dobre, jestem mega zadowolony z tego, jak to się wszystko rozwija. Warto podejmować decyzje takie ryzykowne, bo może się to opłacić. No i co? No i teraz jest czas na diamenty, czyli klip, który jakby był dużym krokiem w mojej karierze muzycznej. Betty z tą, jak się nazywa? Torch z Minecrafta. Śmieszne. Ci, co będą wiedzieli, o co chodzi, to będą wiedzieli, o co chodzi. Ta, to jest to. No i jakby na koniec każdego takiego wideo trzeba zrobić coś inspirującego, dlatego wymyśliłem bardzo poważny tekst, który brzmi: warto ryzykować. Moi drodzy, pamiętajcie, warto ryzykować, warto podejmować ryzyko, ponieważ może wam się to opłacić. Jest do wygrania ze mną wyjazd do Nowego Jorku, czyli coś naprawdę fajnego. I co? I teraz pewnie się pytacie, co musicie zrobić, żeby wygrać taki wyjazd? Jest to dość proste. Musicie wejść na stronę, która wyświetla wam się tutaj teraz. Tak. Tam będziecie mieli dostępny edytor. I w tym edytorze wrzucacie zdjęcia i tworzycie jakby stronę dziennika. No i ogólnie może to być dziennik związany z waszymi podróżami, z waszą przemianą. Może to też być zwyczajny wasz jakiś po prostu dzień. Gdy już zrobicie taki dziennik, to dodajecie go do galerii i wybieracie drużyny, do której chcielibyście dołączyć. Oczywiście ja zapraszam do najlepszej, czyli do mojej. No i ja wybiorę dwie osoby, które pojadą ze mną do Nowego Jorku. No i musicie pamiętać, że żeby wziąć udział w takim konkursie, trzeba być pełnoletni, no bo wiadomo, wyjazd do Stanów, tak, więc no, logiczne. A dla osób niepełnoletnich też mamy konkurs, żebyście się nie czuli poszkodowani. Do wygrania są trzy takie urządzenia HP Sprocket z pakietem papieru Zinc Photo Paper, dzięki którym możecie sobie takie zdjęcia wydrukować. I to, co musicie zrobić, żeby wygrać takie urządzenie, to napisać w komentarzu pod filmem opis swojego jakiegoś wyjątkowego wydarzenia, przeżycia, przygody. Konkurs trwa do 15 grudnia. No. Także zapraszam serdecznie, życzę wam powodzenia. Ja się żegnam, idę jeść pizzę, która jest zimna. Siemano.